flaga jest, wędzarnia umieci i tutaj się je pyszne ryby. Dobre ryby, proszę pana. Pomorska, ja filmuję, nie kameruję, po polsku mówimy. Ja tu filmuję rodzinę swoją, mam prawo. Pomorska Telewizja Narodowa. Smakuje rybka? Bardzo dobry łosoś, pyszny. Bardzo dobry. Pyszny, dobrze. A to jest główna sprawczynica jego zamieszania, pani Miecia. Nie chowaj się, wyjdź. Nie baw się w chowanego. Powiedz, jak ty te ryby robisz, że one takie smaczne? Dobrze. Dobrze robisz? Powiedz, jakie zwierzę nie ma kości. Powiem wam, jaka? Rybna. Ryba nie ma ości? Kochani turyści, ryby mają gość, ości, puk, tak chciał. No bo. A gdzie ta ryba dla teściowej? Nie ma już? Gdzie jest ryba dla teściowej? Sprzedana. Bo wisiała tutaj pół roku i w końcu się sprzedała. Tak. Ja. Teściowa padła. Dobrze, dobra ryba była. Tak. Ja. Nie? Trzeba przywieźć teściową na plażę. A co to za drzewo, o czym ty pali się? Olcha. Olcha, dobre. A ryby skąd łowisz? Ze stawów. Z tego, ale tutaj z tej rzeczy tak, nie przywożą? Też. Przywożą. A te dorsze skąd? Dorsze my nie możemy łapać, a Niemcy. Nie możemy, no właśnie. Dlaczego nie możemy? A Ruski łapią i Norwezy łapią. Nie będę na temat polityczny stawiać. To nie jest polityczna sprawa. To jest tylko ten zakaz Unii Europejskiej przecież. To nie, to, o, King, a to jest King, to jest król. A, to ten najlepszy jest, kocioł. No. Jo. Oła, tu idziemy dalej. No tutaj port Łeba, stoi statek jurny. Zapraszamy na ryby do Mieci. No i teraz można się popłynąć też. Ale rybaki nie pływają, bo dorsza nie wolno łapać, stoją w sieci. Tylko można... Ale za to pyszne łososie były u Mieci. Tu mamy statek piracki, też można się płynąć. No i też Mississippi pływa. Mississippi, taki statek, Hunter. O, tutaj robią nielegalne zdjęcia, widzę. Nielegalne zdjęcia, jak zawsze. Muszą być. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Skąd turyści są? Z Radomia. Radom. Radom. To tam nie ma u was statków. No, a fabryka broni? Fabryka broni jest lotnisko. Ale lotnisko puste. Nie latają samoloty chyba. Nie latają, może będą gdzieś latać. To se można pobiegać po lotnisku. Jak to Web 101? No. Tutaj turyści z całej Polski przyjechali do Łeby. No ale jeszcze miejsce jest na plaży, można przyjść. Tutaj mamy szmuglera, widać. Jest taki szmugler. O. A tutaj, proszę państwa, tu jest takie stoisko, gdzie tu najlepsze ryby smażone, jak to ja mówiłem. Dzień dobry pani. Pani tu robi te najlepsze te szprotki w cieście. Jak pani robi te w cieście? Tajemnica? Tajemnica. Nie powiem pani, ale smaczne, ja zawsze tu jadam u pani. Pyszne jak cholera. I na pewno no. Ci nie zawiedzie. Prawie świeże. No. Bo umieci to umieci wędzone, a u pani smażone. Tu jest smażona szprota. Szprota. Piwko do tego i sprawa załatwiona. Można. 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 Jak masz na imię? Fryta. Fryta. Na razie. Tak trzymać. Na razie. No mamy tu zapiekanki też klasyczne. Mają burgery i wołowiny. Ja. Tak to jest. A tam jest wesołe miasteczko jeszcze. O, Pstrąg za 4,5 zł. Tutaj się reklamują i sola. Tu jest jeszcze jakiś Vacation Club Łeba. O, tam jest. Proszę bardzo. Też wakacyjny klub w Łebie. No tu to kluby są różne. I dyskoteki nawet w nocy mają też w Łebie. Także zapraszamy wszystkich do Łeby. A tutaj celebrytki mają te nowe wzory. A tu pusto jest, zamknięte. Zamknięte. To nie wszystkie są lokale zajęte, bo ten na przykład zamknięty ten duży hotel. Duże hotele jakoś nie mają wzięcia. Raczej domki kampingowe albo małe pensjonaciki. A tu rowery jeżdżą na Niemcy, jeżdżą na rowerach, jak widać. No. I tak to wygląda. Tutaj jeszcze stoi taki statek znany, szmugler się nazywa. O, proszę.
No co on tam szmugluje, to nie powiem, bo to jest tajne przez poufne. Ale wiadomo, szmugluje. No i wesołe miasteczko, no, wieczorem to się kręci i świeci i ładnie jest i muzyka gra. Także zapraszamy do Łeby, Pomorska Telewizja Narodowa. Jak widać, rejsy wędkarskie, to jest historia, już nie wolno jeździć na... Nie wolno łapać ryb, także nie pływają, nie zarabiają, stoją w kutry, niestety. I to jest przykra sprawa, ale opalać się można, na plaży można przyjechać, rowerem też pojeździć. O, wodociągi Łeba, Wicko przyjechało. Także przyjeżdżajcie do Łeby. Czerwony Korsarz zaprasza redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej Sławomir Ziembiński dla Was z Łeby.